Znaczy, próbuję wyczuć moment, kiedy zrobi pauzę. Tak, no jak patrzysz, to możesz się nie pierniczyć. Możesz jakoś bardzo nie skończyć, ale czymś. Mam dwie komórki, jedną mogę spalić. Rozglądam się, gdzie jest więcej drzew. Nie widzisz drzewa zasłaniają. I już w stronę królika. Albo czy tej istoty, co tak nazwaliście. Już jest królikiem. Już jest królikiem. Wybacz. Tak, mieczem tak w tę ziemię, jak w dół. Tak niżej. My jesteśmy u góry, wy jesteś, a tam będzie dół. Wiemy, jak to chyba uruchomić. Ja bezpiecznie to... Tak... Jak to chyba, to też jest niezłe. Możemy to chyba uruchomić. Możemy o tym pogadać. Mogę dać ci jakby, wskazówkę. Jak było pewnie szkolenie BHP, to ja albo spałam, albo piłam. A ja w takim wypadku wyciągnę piersiówkę i zacznę pić. Nie, choć może być lekko nieprecyzyjne w lądowaniu. Okej. Nie mogę się doczekać. Jak on mówi, jak już wszyscy jesteśmy w środku, nie pozwalam mu skończyć i dotykam glifu i się tam puszczę. Okej. Cześć, witajcie na ogromnym kanale. Nazywam się Bartłomiej Buller i mam ogromną przyjemność prowadzić tutaj sesję w serii Porachuj Kości. Zaczynamy od piątej edycji Dungeons and Dragons, a grać ze mną będą... Hej, jestem Justyn, będę grać dzisiaj Balasarem, miastarem Balasarem, srebrnym drakonem naznaczonym wieloma bliznami po bohaterskiej obronie klanu przed najeźdźcami. Rany goiły się bardzo długo i boleśnie, w związku z czym niestety popadłem w alkoholizm. Hej, jestem Marta. Dzisiaj będę grała jako Emerencja de la Nyx, czyli sorcerer, którą spowijają cienie, blizny i tatuaże, i która za wiele nie zdradza, więc na tym skończę. Cześć, mam na imię Krystian. Moja postać to gnom skalny, Glim Timber Skryzak. Jest to wynalazca, snycerz i przede wszystkim mag, chociaż on patrzy na siebie w odwrotnej kolejności, czyli przede wszystkim inaczej jest wynalazcą. Poza tym no, jest klasycznym gnomem, tak? Nie ubiera się też jak czarodziej, tylko bardziej jak członek gildii rzemieślniczej. No i jest małym, wesołym gnomem. Cześć, Nikodem. Ja będę grał Rinem, który jest leśnym elfem, klerykiem wojny. Były pustelnik, prosto z lasu, trochę nieobyty. Przedstawiony. Cześć, jestem Mateusz. Dzisiaj gram Turgorem, który jest drakonem i rozmawia ze zwierzętami. A poza tym ma bardzo trudną, tajemniczą i mroczną przeszłość. Pięknie. Po tych krótkich przedstawieniach myślę, że nadszedł czas, żeby rozpocząć naszą przygodę, czyli wyciek magii. Nasza przygoda rozpoczyna się na spokojnym trakcie, takim jakich wiele na Wybrzeżu Mieczy. Jest ciepły, letni poranek, którego ciszę przerywa miarowy skok kopyt dwóch koni i skrzypienie ku otwartego wozu, na którym grupka poszukaczy przygód, których już wszyscy znamy, zmierza do wsi Kelt. Zostali tam wysłani przez swoją patronkę, Lady Mirelle, a ich zadaniem jest zbadanie sprawy dziwnych zjawisk i zaginięć w keltskim lesie. Jesteście w drodze już dwa dni. To jest kawałek od zamku Lady Mirelle. Zatrzymywaliście się po drodze w miasteczkach, wioskach na nocleg, a dzisiaj praktycznie na świcie ruszyliście, żeby jak najszybciej dotrzeć do wsi, do której was wysłano. Aktualnie przejeżdżacie przez dosyć niewielki zagajnik. Dosłownie kilkadziesiąt metrów w obie strony drzew, dosyć rzadko rosnących z głównie sosny, trochę tak jak na naszych polskich borach tucholskich, naszych. Jednak gdy wyjeżdżacie z tego zagajnika, waszym oczom okazuje się senna wioska. Z tego miejsca widzicie sześć gospodarstw, solidne drewniane chaty pośród pól po obu stronach drogi. Jedno z nich jest wyraźnie większe od innych i posiada taką pokaźną zagrodę, ciągnącą się aż do wysokiej ściany
prawdziwego ciemnego lasu. Jak zamierzacie, jak chcecie postąpić? Albo zacznijmy od tego, kto powozi? Pewnie ja powożę. Więc jedziemy, widzimy te duże domostwo, więc zatrzymujemy się przy tym domostwie, jako że... żeby zasięgnąć języka. Zderzę się do tego gospodarstwa, które jako jedyne jest, ma chatę przy samej praktycznie drodze, tylko oddzielone małym podjazdem i murkiem od drogi. Widzicie, że przy... tak lekko za chatą, bliżej tej zagrody, na zydlu siedzi człowiek. Najpewniej z tego widzicie około 40-letni mężczyzna z dłuższymi, ciemnymi włosami spiętymi w taki niechlujny kucyk i schyla się pod pod konia, który ewidentnie kuleje. Musiał być w jakiś sposób zraniony. Mężczyzna zajmuje się tym koniem. Gdy zajrzacie, odwraca się, kiedy widzi, że się zatrzymaliście, zostawia chwilę do konia i wstaje, idzie w waszą stronę. Gdy jest na tyle blisko, żeby móc z wami słodnie rozmawiać, zwraca się do was. Hej, skąd zmierzacie? Mogę wam jakoś pomóc? Emerencja obudzi się gdzieś tam w rogu wozu z ciemnymi okularami na nosie. Taka ledwo wiedząca, o co chodzi i co się dzieje. Dobry. Co się stało? Jeden z moich pociągowych koni okulał coś, musiał coś nadepnąć wstrętnego, jeszcze nie udało mi się tego wyciągnąć, bo się broni przede mną, głupie zwierzę. Turgor, słysząc słowa, podchodzi trochę bliżej tego konia, nawet nie zwraca uwagi na człowieka. Co tam będzie? Spokojnie. To zwierzę nie powinno pracować. I chciałbym ocenić, czy jest ten koń dla mnie... Czy we mnie zacznie atakować, jeżeli podejdę blisko. Okej, okay, możesz sprawdzić opiekę nad zwierzętami, czy tam innej natury. Opieka nad zwierzętami. Pierwszy rzut. To rzucę czerwono. 13. Tak najbardziej wystarczy. Zbierasz się do zwierzęcia, które cierpi. Widzisz, rzeczywiście w jakiś sposób się zraniło. Ale na twój widok reaguje dosyć przyjaźnie. I pozwala ci się do siebie zbliżyć. Gdy schylasz się do tej nogi, kiedy upewniasz się, że to jest bezpieczne, że cię nie kopnie w żaden sposób, ani nie spróbuje zranić. On podnosi lekko swoje kopyta. Widzisz tam długą drzazgę. Grubą, mogła być prawie, że kołtą na wampiry jest. Tak? Jest na tyle duże i może troszkę cieńsza. Odwracam się do tego człowieka. Jak długo tam próbowałeś wyciągnąć tą drzazgę? Wiedziałeś w ogóle, że coś tam się dzieje z tą nogą? I chodźcie, pomóżcie mi z nim. Mężczyzna jest lekko oburzony, ale widzisz, że sobie radzisz, więc... Mogę podejść, pomóc. Znam się na medycynie, może niekoniecznie na zwierzętach. Ale... Zwierzęta są trochę ciekawszymi eksponatami niż ludzie. Niż ludzie może tak. Ja wiem. Okej. Więc wskazuję, powiedzmy, gdzie jest problem i... Jak myślisz, jak to najłatwiej usunąć? Jak myślę, jak to najłatwiej usunąć? Wiesz co, z tego co on jakby pokazał i to widzisz...
Wystarcza właściwie wyciągnąć i w jakiś sposób opatrzyć te rany. Mam ze sobą zestaw zielarza. Czy mogę liczyć, że mam jakieś zioła, które chociaż pól uśmierzą? Myślę, że tak. Myślę, że bez problemu. No to spróbuję to zaaplikować i wyciągnąć, czy przy pomocy w takim wypadku, no. Albo może ja pomogę, bo ja najsilniejszy nie jestem, więc nie wiem. Tu jak ta medycyna jest bardziej istotna. No dobra, to spróbuję. Co myślisz, chcesz rzucić to? Ja próbuję uspokoić przy najgorszym. Nie, to z ułatwieniem. No, z ułatwieniem. Macie wsparcie. No, to powinno wystarczyć, zobaczmy jeszcze. Dwa razy to samo, najlepiej 21. Bez problemu udało wam się zrobić jakąś grupową akcję, mogłeś przytrzymać Teokon, uspokoić go. Wciągnąłeś te drzazgę, trochę krwi popłynęło. Opatrzyłeś sprawnie to skaleczenie. Dłużej swoich ziół. Zwierzę się jeszcze bardziej uspokoiło, no. Czuć, że boli je już teraz, boli je mniej, a raczej po kilku dniach będzie normalne, będzie zdrowe. Wy widzicie, że ten rolnik się, gospodarz się na was spogląda. No, dobra robota. Dziękuję wam, że tak pomogliście bezinteresownie temu zwierzęciu. W sensie, o ile to było bezinteresowne, w sensie mogłem wam kogoś zapłacić i szkaszuk jakiegoś tam trzosu przy boku. Z mojej strony nie będzie potrzebna zapłata. Gospodarzu, wystarczy nam trochę informacji. Oczywiście, pytajcie. Czy działo się u was coś ostatnio niepokojącego? Skoro tak pytacie, to pewnie wiecie. Pewnie was wysłała nasza pani tutaj. Tak, ja sam nie widziałem, ale mówią okoliczni moi sąsiedzi o dziwnych widzeniach w tutejszym lesie. Jakieś światła w nocy, błyski. No i też smutniejsza sprawa, zaginął dzieciak Raksy, młody Owi. Tylko on zaginął, czy ktoś jeszcze? Ja słyszałem tylko o nim. Może gdzieś się zgubił w lesie. Mogło tak być, choć Raksa poszła go szukać już, no. Nie ma chłopaka już za mi 6 dni, więc trochę się martwimy. Też wszyscy chodziliśmy, szukaliśmy, choć las zrobił się trochę mało przyjazny, że tak powiem. Bo tam wszyscy chodzimy, po drewno, po grzyby, opał. Teraz te ścieżki się pokurczyły. Łatwo się zgubić bardzo. Natura bierze to, co do niej należy. A długo to już trwa? Będzie z 2 tygodnie, może. A przed tymi 2 tygodniami coś się we wsi dużego zdarzyło? Nie, u nas spokojnie, no. Jesteśmy w trakcie żniw. Nic szczególnego się nie działo, ani w przesileniu, ani po. Ale nadal chodzicie do tego lasu? Kawałeczek, oczywiście, no. Widzieliście coś dodatkowo w tym lesie? Niezwykłego, poza tym, że... Ja osobiście nic nie widziałem. Co widziała reszta... Mało kto mi się tutaj spowiada. Dobrze, a gdzie znajdziemy tą Raksę? To ono pokazuję wam ręką. A zaraz dalej, kolejne gospodarstwo, to bliżej lasu. Dobrze by było się tam wybrać. Jasne, a na pewno rozpoznacie. Gdzie możemy zostawić powóz i nakarmić konia? Jeśli chcecie, możecie zostawić u mnie. To powiedz, co mam chociaż tyle winy za waszą pomoc. Jak najbardziej chętnie skorzystamy z gościny. No to on, jest opcja. On wam pomógł tutaj, że tak powiem, zaparkować. Odstawiliście wasze 2 konie do jego zagrody. Mają tu miejsce, żeby sobie pochodzić i zjeść i wypić. I raczej będą tutaj bezpieczne przez najbliższy czas. No, ale to sam gospodarz ma tutaj więcej bydła, własne konie. Jest taki, jest jeden z zamożniejszych. Zgadujecie, może być nawet jakimś wójtem, to ja z innym sołtysem. A jeszcze jedno, gospodarzu, jak ci na imię? Oczywiście, gdzie moje maniery? Maxil jestem. Witajcie, Maxim. Maxim. Ja jestem Balasar. Miło was poznać.
Merencja będzie się kierować do domu Raksy w kierunku. No tak, też. Tam ruszamy w tamtym kierunku. Jasne. Choć w linii prostej musielibyście przejść przez pola, więc zgaduję, że raczej poszliście drogami, które tutaj jakby są wyznaczone. Drogami, ścieżkami. Gdy zmierzycie do Raksy, widzicie przy drodze, zaraz niedaleko tej dróżki odchodzącej od głównego traktu, która idzie do tego domu, widzicie kapliczkę. Taką kapliczkę, przed którą jakaś niziołcza kobieta klęczy i się modli. A jak patrzycie na dom Raksy, widzicie, że... Widzicie tą chatę też stąd, całe gospodarstwo. Widzicie, że te pola wokół tego domu są... są niestety zaniedbane w porównaniu ze wszystkimi wokół. Widać, że najpewniej dlatego, że parę ostatnich dni spędziała na poszukiwaniach. Choć sama chata jest okazała i bardzo zadbana wręcz. Coś więcej o tej kapliczce rozpoznaję, jaki to jest kult? Jak się zbliżacie... rozpoznaję, że z daleka, że to jest kapliczka Shontei, czyli bogini urodzaju. Widzicie tam też ofiary pod nią, snopki zbóż, świeżo ścięte, wieńce z polnych kwiatów, trochę trzonych owoców, świeczek. Popularna bogini raczej? Tak, jedna z topowych, tak najbardziej popularna. Top ten. Zwłaszcza wśród jest na czasie. Rolników i innych ludzi żyjących z ziemi. W kierunku domu. Skracając się do domu, gdy zbliżacie się do samego domostwa, widzicie, że są troszeczkę wyższe od domostwa tego sołtysa, Maxila. Ma wyższe drzwi, jest ogólnie większe. Widzicie, że przed tym... Przed chałupą na ławie siedzi kobieta, płorczyca. I widzicie, że się zbliżacie, to przeciera trochę, tak się trochę oklepuje po twarzy. I wstaje, żeby was powitać, czy przegonić. Jesteście już tak na tyle blisko, żeby znowu było komfortowo porozmawiać, to... Pana też wyjdzie wam naprzeciw, schodzi z takiej małej werandy i... Zwraca się do was. Ej! Czego tu szukacie? Szukamy niejakiej Raksy. To ja, znaleźliście. Widzicie, że ma ciemną dosyć cerę, czerwonawe włosy, zaplecione w taki dosyć niedbały warkocz, takie trochę poszarzałe ubrania, grubsze, mimo że jest dosyć ciepło na dworze. Słyszeliśmy o twoich kłopotach z synem. Kłopotów z synem żadnych nie miałam, póki nie zniknął. No właśnie my w tej sprawie. Lady Coś Mirella... słyszeliście o nim? Widzieć, że ona się tak bardziej... Lady Mirella nas przesyła. Mieliśmy zbadać tutaj sprawę tych dziwnych sytuacji, które się zdarzają w lesie. Usłyszeliśmy, że zaginął twój syn, więc uznaliśmy, że może to być powiązane. Chętnie byśmy pomogli. Potrzebujemy... Ewentualnie trochę informacji. Podobno chodziłaś po lesie, długo szukałaś. Więc może wiesz, co tam się dzieje, cokolwiek jesteś nam w stanie powiedzieć. Ona mówi... Ech, miałem nadzieję, że go znaleźliście. Ale w sumie, skoro nie widziałem go z wami, to w sumie lepiej, że go nie znaleźliście jeszcze. Jest jeszcze jakaś nadzieja. Ona się zastanawia. Las zrobił się... dziwny. Mieszkam tuż obok, więc to na co dzień jakby... Można zauważyć. Tak, zrobił się, mam wrażenie, że zrobił się wyższy i ciemniejszy. Niebezpiecznie zbliżył się do okien? Aż tak to nie. Ale... Mój synek Ovi... ostatnimi czasy... Ukazała się w nim smykałka do procy, więc wysyłałem go na miedzę, żeby przeganiał kruki i inne ptaszyska, które mogłyby jeść nasze ziarno. Świetnie mu to wychodziło. Był lepszy od każdego strachu, jakiego problemu wystawić. Ale
Pewnego dnia mnie wrócił na obiad, ja akurat pracowałem w innej części pola. Okej, zdarza się, ale no... Zacząłem się trochę martwić. Spytałem się w okolicy, czy ktoś go widział. Potem pochodziłem po lesie, odwiedziłem okoliczne wioski. Znowu chodziłem do lasu, potem wyszliśmy całą wioską szukać i... Ani śladu po chłopaku. Mimo, że... Zachowywał się jakoś inaczej? Nie, w żaden sposób. To był normalny, zupełnie normalny dzień. Nawet mówił, nawet zrobiłem, nawet prosił, żebym konkretną rzecz zrobiła na obiad i... nawet cały czas czeka. 7 w tym roku. Ile to jest pół orków? Jak dużo jest? Pół orków, tak naprawdę na twoją wiedzę to może być tak jak nasze 10-11. Aha, okej. One szybciej dorastają, ale nie aż tak są dużo szybciej. Przynajmniej nie w tej części świata. I często chodził sam do lasu, czy raczej niekoniecznie? Do lasu nie właśnie, raczej się trzymał na polu i nie wiem, czy wszedł do lasu, czy nie, ale no... Jakbym miał zgadywać, to ten las mi wydaje być najbardziej podejrzany tutaj. Nikt obcy nie kręcił się gdzieś w okolicy wioski tamtego dnia? Tamtego dnia nie, ale dzień... Teraz jak o tym mówisz, dzień wcześniej widziałam dziwną postać przy kapliczce. To był jakiś wędrowiec w takich bardzo kolorowych szatach, trochę jak jakiś cyrkowiec albo bard. Stał przy kapliczce, jak tam spojrzałam. Znieść jedno jakieś tam dziękczynne zdanie, bo w tym roku żyje wyjątkowo obfite. Ale odwróciłem na chwilę wzrok i spojrzałem po raz drugi, już go nie było. Ale nie widziałem w sumie, żeby szedł drogą którąkolwiek ze stron, więc... Ktokolwiek go jeszcze widział? A nie pytałam, bo zapomniałem o tej sprawie. Teraz dopiero jak powiedziałeś się o dziwnych osobach, to przyszło mi to na myśl. Rozumiem, że... Jacyś właśnie dziwni wędrowcy nie zdarzają się tutaj często. Często trakt jest popularny, choć mało kto się zatrzymuje. A słyszeliśmy, że jakieś dziwne rzeczy zaczęły się dziać w lesie jakieś 2 tygodnie temu. Tak. Wszyscy tutaj wokół mówią, że zrobił się ten las mniej gościnny. Ja nigdy nie lubiłem szczególnie jakoś w tym lesie przebywać, zawsze tylko parę kroków nazbierać drewna, chrustu czy czegoś i czasami ściąć jakieś drzewko i z powrotem. Ale ostatnio oczywiście jakieś światła tam się pojawiają, tak czasami jakby chodziłem, ktoś z latarnią chodził, ale potem znika nagle bez żadnego dźwięku czy ostrzeżenia. I jeszcze jedną dziwną rzecz widziałem, jak zapalam ogień czy w kominku, czy żeby coś ugotować, czy z podgrzać, to czasem bucha tak od razu, jakbym słomę zapaliła, czasami tak w ogóle nie chce się zapalić przez długi czas. Nie wiem, czy może być z tego związane. A używasz zawsze tego samego drewna? Raczej tak. Może czasem jest po prostu tak, mokre. Jurek, ty uwaga jakoś tak nieszczególnie przyjęła. Coś się działo tak tuż przed tym, jak ten las zrobił przyjdzie, coś się działo we wsi, ktoś zmarł, ktoś no ja wiem, się pojawił. Nic szczególnego się nie dzieje, no. Jest to zwyczajne lata, by dużo zboża w tym roku, ale poza tym... Czyli wasze ofiary zostały wysłuchane, znaczy wasze modlitwy zostały wysłuchane? No, jak najbardziej, jesteśmy bardzo wdzięczni bogini za jej dary. Kto upasnął najlepiej ten las? Dobre pytanie. My rzadko chodzimy. Mieliśmy, gdy mój tron jeszcze żył, mój mąż, to zdarzało mu się polować tam. Miał nawet pozwolenie na ileś tam zwierzyny rocznie. Ale on bardzo praktycznie nikt tam nie chadza, licząc tego najkrótszego wejścia po drewno. Jak daleko się zapuszczałaś, szukając syna?
ten rozsądek pozwalał, ale trudno było się połapać. Miałem wrażenie, jakby kierunki mi się myliły, jakby czas płynął szybciej. Że weszłam i był jeszcze, słońce było w zenicie, a jak wychodziłam, poziom, co myślałem, że było 2-3 godzinami, to już było prawie ciemno. Może się po prostu tak długo gubiłam, błądziłam, ale no... Wracając do młodego Obiego, czy ktoś go, wiadomo, kto go widział ostatni, albo gdzie był ostatnio? No ja ostatni raz go widziałam, jak wysłałem go na te ptaki, a poza tym wszyscy są zajęci swoją pracą, no może w gospodarstwie obok, może ktoś, co był przy kapliczce, mógł widzieć, ale tak to... No właśnie, my widzimy tą kapliczkę stąd? Tak, widzicie ją stąd. Właśnie chciałem jeszcze zapytać, czy zna pani tą niziołkę, która się tam modli? Tak, znam, oczywiście. To jest ta stara Prisja. Ma tutaj, jej rodzina ma też tutaj gospodarstwo, ona już jest za stara, za sama, żeby wracać w polu, to modli się za całą rodzinę przynajmniej. I pilnuje tej kapliczki. Pewnie spędza tam dużo czasu. O, jak najbardziej. Nie chcemy pani męczyć za długo. Może tylko powinniśmy o czymś wiedzieć, zanim przed wejściem do lasu? Nie wchodźcie. Nie, ja nawet nie tak myśli. Powiedziałam chyba wszystko, co wiedziałam, no. Żadnych śladów po nim nie zostało znalezionych. Nie. Nawet jego procy, ani... niczego takiego. Jak cokolwiek znajdziecie, to błagam. Oczywiście, od razu damy pani znać. Dziękuję. Gdzie jest to wejście? Do lasu? Ja wchadzam tędy i ona... I pokazuję wam tę taką... po prostu ścieżkę prowadzącą pomiędzy drzewa. Okay. Co? Planu. Idziemy? Dziękujemy. Ja bym jeszcze... Porozmawiajmy z tą skoczył. Zobaczył, co się dzieje przy kapliczce i co widać z tej kapliczki. Dobrze. To może jak to będzie się taniej, ja bym emerencję by zerknęła na pole tam, gdzie Ovi się bawił. W sensie przeganiał ptaki. Oczywiście, masz podejść. To zacznę od ciebie. Ja chcę tylko zobaczyć, czy coś zauważę nietypowego. Mm-hmm. Wątpię, ale może jakieś ślady. No dziecięce. Możesz spróbować to śledztwo przy tam przeprowadzić. Zawsze ręki i rzut, może coś tam ciekawego powiedzieć. 14. Przeszłaś tam w kierunku miedzy. Parę razy w jedną drugą stronę patrząc. Ślady w tej ziemi są dosyć dobrze widoczne. Ale jest tutaj dosyć dużo. Widać, że widzisz ślady większych butów, najpewniej samej Raksy, która tutaj też chodziła w jedną drugą stronę, szukając też jakichś śladów swojego syna. Śladów chłopca też trochę widzisz. Wiemy, 14, tak? Mhm. Ale raczej gdzieś w kółko, bardziej w jedną drugą stronę, trochę kamieni, takich sosików kamieni przygotowanych. A poza tym w sumie nic specjalnego. Okay. Zauważyłeś, że jeden kamyk z tych sosików na szczycie jest taki osmalony, jakby ktoś go wyciągnął z kominka bardziej niż z ziemi. Mogę go podnieść? Oczywiście, jest to zwykły kamyk do pracy. Po prostu jakby ktoś wrzucił kamień do ognia? No raczej tak, albo ktoś go przysmarował wędem, czy w inny sposób przy osmaliu. Dobra. I to szybki przystanek. Reszta zeszła do kapliczki. Ona jest mała, drewniana, dosyć prosta. Nie ma wizerunku bogini jakby w całej, tylko z jej symbol.
róże wśród taką kwitnącą wśród kłosów zbóż. Pod tą kapliczką rzeczywiście ta Pristia, taka starsza ziołka o długich, siwych włosach. Najpierw się modli. Powtarza coś pod nosem. Jak dobrze widzę emerancję, która tam grzebie przy kamykach? Jak tak stoisz, dosyć dobrze. Okay. Widzisz, widzisz tą tę miedzę aż do lasu tak naprawdę. No to czekam, aż Pristia skończy tą swoją modlitwę. Znaczy, próbuję wyczuć moment, kiedy zrobi pauzę. Tak, ale jak patrzysz, to możesz się jakoś bardzo nie skończyć, ale oczywiście... był jakiś moment, który był ewidentnie jakąś małą przerwą, czy może jakimś, powiedzmy, skończył się jakaś część jej modłów. Ona też zauważyła twoją jakby obecność, twoje oczekiwania. I podnosi się tak, tak? Moje uszanowanie, Turgor Famatar. Dzień dobry, Pristia jestem. Szukamy informacji na temat, pewnie pani słyszała, na temat młodego Obiego. Słyszałem, bardzo lubię chłopca. Nie znaleźliście go jeszcze? Dopiero zaczynaliśmy poszukiwania i szukamy informacji, pytamy każdego, kto mógłby coś wiedzieć. Rozumiem. No długo już go nie ma, długo. Pewnie nie widziała pani czegoś podejrzanego? Często pani tutaj pewnie przybywa. No, codziennie. Prawie codziennie. Tego jednego dnia mnie nie było. Właśnie. Od raczej nie o tej porze, co chłopak zniknął. Ja się gorzej czułem, zostałem w domu. Brzuch mnie bolał i tak mi głupio teraz. Było mi wtedy już głupio i po marnym obiedzie się podniosłem i przyszłam tutaj pomodlić się i przeprosić za moje lenistwo, ale chłopca już wtedy nie było. A reaktor już zaczyna się martwić. No i słusznie, chłopca dalej nie ma. No, starość, nie radość. Czy ona coś kręci? Przypadkiem? Ale możesz spróbować jakąś intuicję, rzucić, jeśli chcesz wyrzucić takie intencje jej. Intuicja, tak. 14. Znaczy, no. Wydaje się być dosyć szczera. Wydaje się, że codziennie tutaj jest i tego jednego dnia jej niekrotnie nie było i chłopiec zniknął. Ktoś obcy się tu kręcił przy tej kapliczce ostatnio? O, codziennie ktoś przejeżdża. Ale był taki jeden, co się zatrzymał na chwilę. I kolorowe ubrania miał. Zatrzymał się na chwilę. Tak, akurat jeden z wieńców się obsunął, to dostałem go do pionu. I pomógł mi, przytrzymał. Ale jak chciałem mu podziękować, to już go nie było. Kiedy to był? A dzień wcześniej. To czyli teraz już będą. Ile? 4 dni? 5? No i jak wyglądał? Miał. Ale zdążyłem się przyjrzeć. To był. Na pewno rękaw, który widziałem, miał chyba 3 kolory: żółty, czerwony. Nie widujecie takich cudaków. No cudaków, każdy może się ubrać jak chce, jak dla mnie. Ale. Też trzeba, że miałem trochę więcej kolorowych ubrań, ale nie, no nie jest takie łatwe mieć aż tyle kolorów na jednym ubraniu. Czy od kiedy tutaj, rozumiem, że mieszka tutaj pani od zawsze? No, chwilę już będzie. Czy las kiedykolwiek robił coś takiego jak teraz, że zarastał? Ja nie wiem, co ten las robi, prawdę mówiąc, sama nie chadza od dawna. Ale z mojej chałupy ostatnio widziałam, jakby coś latało. Ale nie takiego złego, jak nietoperze, czy inne sowy, czy... Nie, coś tak jakby tak unosiło się wśród gałęzi świetliste, jak jakaś smara, albo duch, widzisz, jak tak prawie teatralnie obniża głos i... Duże to było?
Bo ja wiem, daleko było ode mnie, do lasu jest kawałeczek. Ale jak próbowałem pogadać innym, to zniknęło i wszyscy mówili, że starucha znowu coś widzi, więc... No to było w nocy, czy w dzień? W nocy. W dzień raczej mniej takich wizji tutaj mamy. A w nocy często się zdarzają, czy ktoś coś jeszcze... Ja widziałem raz, ale podobno światła teraz już każdy tam widuje w nocy, jak nie śpi. No, warto to sprawdzić w nocy. Dziękujemy bardzo. Proszę, szukajcie, chłopcy, szukajcie. Trochę ja? Tak mniej więcej. No właśnie. Teraz jest bliżej południa niż noc. Jest dopiero zbliża się południe. Chodźmy poszukać. Słońce wysokie, jest ciepło. Póki jest. Jasno. Jak czekałam na nich, to tak patrzyłam na las. I coś widziałam? Przez chwilę miałeś takie wrażenie. Aha, no jest ciemny i wysoki. Okay. Jest naprawdę, zdaje się być dosyć gęsty. I przez chwilę miałeś wrażenie tak jakby z boku oka, jakby z krawędzi widzenia, że coś się poruszyło, coś zaświeciło, ale jak tylko spoglądałeś w tamtą stronę, to niczego nie było. Okay. Zebraliście się wspólnie i jak miałam ruszyliście do lasu. Tak. Sprawdziłem jeszcze swój sprzęt. Powinienem się, że zbroja dobrze leży. Tak, no... Sprawdzony broń. Ktoś ma zbroję. Tak. Zjedliście kanapki, poprawiliście zbroję. Ścieżka, którą weszliście, ta przy domu Raksy, choć dobrze jest wydeptana, urwała się raptem po kilkudziesięciu może krokach najwyżej. I gdy się obróciliście, zauważyliście, że las się zamknął wokół was. Ta ścieżka ani pod wami już, ani za wami. Zrobiło się ciemniej wokół i macie też wrażenie, że taka lekka mgła zaczęła się unosić tuż nad ziemią. Co robicie? Wykrywanie magii rzucam. Tak po prostu? Z komórki? Tak. Dobra. Pogaz w komórkę. Mam dwie komórki, jedną mogę spalić. Słuchajcie, jak Glim rzuca zaklęcie i jego oczy zaczynają lekko błyszczeć. I ty widzisz wokół siebie troszkę zmieniły się kolory, wszystko się zaczęło szarć po to, żeby te kolory magii mogły zostać wyraźnie jakby pokazane. I widzisz rzeczywiście, że tu i ówdzie małe takie przebłyski się pojawiają. Takie, jest takie troszkę jakby taki magiczny gaz wlatywał, albo jakby czasami jakby... Ale nie ma nigdzie żadnego większego źródła. Iskier. Jak się tak rozglądasz, spójna percepcję po prostu zwykło rzucić. Percepcja... to jest 13. 13. Tak jak teraz stoisz, masz wrażenie, że za tobą jest wioska i chaty, a przed tobą jest dalej las, tak przynajmniej mi się wydaje. I masz wrażenie, że tam, gdzie jest właśnie przed tobą, masz wrażenie, że tych iskier, błysków jest troszeczkę więcej. Słuchajcie, wydaje mi się, że w tamtym kierunku, w głąb lasu jest... W ogóle wokół nas są jakieś śladowe, dziwne błyski magii. Im dalej w głąb, tym wydaje się, że będzie ich więcej. Czy mogę się rozejrzeć, czy gdzieś zauważę tak samo przypalone jakieś elementy, nie wiem, kamienie, liście, gałęzie. To będzie znowu śledztwo tak naprawdę. Gawiąć. Ej. Ale wiem, czego szukam. To oczywiście, odeszłaś ze 2-3 kroki w las. Pewnie lekko potknęłaś i położyłaś rękę na drzewie. I poczułaś, jak gałęź zaczęła się oplatać wokół twojej dłoni. Szybko wyszarpnęłaś, lekko się kalecząc. No jest to bardziej zadrapanie niż jakakolwiek rana. Ale gałęzie zaczęły sięgać po moją dłoń fizycznie. Takie miałeś wrażenie, ale jak teraz patrzę na to drzewo, to zdaje się być zupełnie normalne. Oprócz tego, że ciemniejsze i bardziej... Odchodzę od drzewa, patrząc. Z ostrzejszymi gałęźmi. Jak widziałem te błyski magii, jestem w stanie ocenić
jakiego typu to jest magia? Jasne. Tak i nie. Niektóre były na tyle krótko, że trudno było ci złapać, ale takich, co zauważyłeś na dłużej, to masz wrażenie, że są ze szkoły iluzji. Trochę jakiegoś odpychania, trochę twojej, czyli przemiany, a jeszcze przemiany i przywoływania też. I trochę wszystkiego. Trochę wszystkiego, tak. Ale najmniej jakichś tam nekromantycznych, tego typu rzeczy. I ewokacji. Tak. Co to dobrze, jak jest mało ewokacji, to jeszcze nie wybuchamy. Używacie coś? Za to ty zauważasz, Turgorze, że nie widzisz żadnych śladów zwierząt. I też zauważacie, że jest podejrzanie cicho w tym lesie. Nie słyszycie żadnych ptaków. Ty nie widzisz ani żadnych tropów, ani odchodów, zadrapanych gałęzi. Las bez zwierząt to nie jest dobry las. Mówisz? A to nie zawsze w lesie jest tak cicho? Nie wiem, ja mieszczuchem jestem, ale to... Nie aż tak. Czy też mamy takie wrażenie jak Raksa, że tak... Że czas, coś nie do końca się zgadza. Trudno powiedzieć, jest tutaj dosyć ciemno, bo jesteście między drzewami. A która jest godzina w tej chwili, jakby, czy słońce zdaje w zenicie, czy jest już trochę później? A czy to, co opisywała, to brzmiało mi znajomo? Czy to mi się kojarzyło z Feywildem, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Okej. Okay. Znaczy, generalnie las się robi coraz gęstszy, jest ciemno już, czy... Jesteśmy w takim... Jest dosyć ciemno z racji tej gęstości, tak. Okej. Słuchajcie, nie ma co stać i debatować, tylko trzeba iść w którą stronę. Rozglądajmy się i idźmy dalej. Tak jak mówiłem, w głąb wydaje się być większe skoncentrowanie magii. Na razie ta magia nie wygląda zbyt agresywnie, ale ciężko mi powiedzieć, co będzie dalej. To może sprawdzajmy po prostu, co będzie. Na tę chwilę wygląda jakby las nas... Czy coś, co jest w tym lesie, próbowało trochę odstraszyć, trochę wypchnąć stąd. Ja niekoniecznie się zrobić. Tak nie boję. Niekoniecznie zrobić nam krzywdę, ale zmusić nas do wyjścia. Ja biorę swój długi patyk półtorametrowy i tak macham przed sobą. Ja tak biorę, to tak się po lesie chodzi, to biorę pomaga? Tarczę. Mi tak. Biorę tarczę, okay. Miecz, mówię, dobra, idźcie za mną. Dobrze, ja idę za tym dużym. No i powoli. Znaczy tutaj wszyscy są w miarę duzi chyba. Większy od ciebie. Emerencja będzie chyba najniższa ze wszystkich. Przemieszczacie się w głąb lasu i idzie wam się dosyć dziwnie. Sami macie wrażenie, jakby grunt się lekko swał pod waszymi stopami. Czasami też jakaś gałąź zahaczy prawie celowo, prawie złośliwie o jakiś rzemień, czy kawałek materiału, czy nawet gołą dłoń. Wasza dwójka, też z tych właśnie bardziej leśno obeznanych poszukiwaczy przygód, zauważacie w końcu, że niektóre drzewa też są nie na miejscu. Że tam, gdzie, że w tym, że nagle w lesie zauważyć na jedną palmę, która nie powinna w takim klimacie, takich warunkach żyć. Czasami jakieś kwiaty, choć kwiatów jest naprawdę dosyć mało. Też mam pytanie, co mam się tropikalne, ale takich w życiu nie widzieliście tak naprawdę. Zwłaszcza w tego typu lasach. I cały czas nie ma żadnej drogi, jakby nie dochodzimy do momentu, gdzie się pojawia. Żaden sposób, jest wręcz przeciwnie, każdy krok jest po siłkach, mchach, krzakach. Czasami musicie się przyciskać między drzewami, które robią się trochę, wydają się wręcz ściaśniać drudężą przejście. Deszcz nagle spadł. Zakładam kartę. Blin, czy coś się zmieniło z tą magią? Ile to trwa? 10 minut chyba. Koncentracja do 10 minut, więc zakładam, że już mogło minąć. Tak? Już
zaczyna mijać. On czuje, że ostatnie podrygi zaklęcia. Masz wrażenie, ale... że jest jeszcze więcej. Że kiedy spadł deszcz... Czy jest tendencja wzrostowa, jak szliśmy, tak? I kiedy spadł deszcz, masz wrażenie, że... na chwilę błysnęło jakby mocniej wokół ciebie wszędzie. A potem dopiero spadł deszcz. To mogło być wywołane zaklęciem, ten deszcz. Masz takie wrażenie, jakby tak mogło być, tak. Ten deszcz może być nie do końca naturalnie wywołany. Trochę schodzi mi magiczne widzenie, które sobie przygotowałem, ale... Zarazem nie schodzi. Zarazem nie schodzi. I nie jestem w stanie tego do końca stwierdzić, ale wydaje mi się, że tuż przed tym deszczem błysnęła jeszcze jakaś silniejsza magia. Obawiam się, że warunki pogodowe mogą się pogarszać z każdą chwilą. Albo i nie. Dosłownie na te słowa. Deszcz mył się w opad śniegu. I taki, nie taki pruszący, przyjemny śnieg, tylko taki bardziej sypiący, serio? Spadający śnieg. Cokolwiek to jest, to nas nie chce. Sprawdzam, tak wyciągam rękę i sprawdzam, czy te płatki śniegu są tak, jak powinny, czyli czy każdy jest inny, czy są identyczne. Czy jest coś dziwnego w tym śniegu? Jak patrzysz, jest to zwyczajny, unikatowy, zimny śnieg. Okej. Okay. Tak jak sobie, jaki znasz. I nie widzimy stąd, gdzie jesteśmy, nieba, żeby ocenić, czy jest zachmurzone. Aktualnie mało co widzicie w ogóle w tej zamieci. Ale to i tak jest ciekawe, skoro mamy tak ciasną koronę drzew, tak, że nawet nie widzimy nieba, a śnieg przechodzi? Czyli się tak kiedyś w lesie jak pada? Masz wrażenie, jakby spało no wiecz od spodu momentami czasami, albo z boków. Jak wysokie są te drzewa? Dałby radę po nim wejść? Na pewno będziesz spróbować, bo są dosyć wysokie. Ja w tej zbroi nie będę próbować, może... może Rin? Mogę jak najbardziej spróbować. Tak, jeśli będę mógł to zrobić akrobatyką, to mogę próbować. Tak, atletyką będzie mi gorzej. Jeśli są na tyle gałęzie, że mogę skakać z jednej na drugą. Parkour. Możesz spróbować. Spróbuję. No, podsadzam go tam na te pierwsze gałęzie. Liczy się to jako pomoc? No, ale śnieg daje utrudnienie, więc... O, 5. Okej. Dostałeś wsparcie od swojego towarzysza, od Balasara. Podrzucił się do jednej z pierwszych gałęzi i zacząłeś skakać na drugą. Masz wrażenie, że kiedy skakałeś na gałąź, ona dosłownie odsunęła ci się z drogi i poleciałeś prosto w zaspę. Przynajmniej miałeś miękko. Która w tym właśnie momencie, razem z całą resztą śniegu, zniknęła. Albo jest tak, jakby nigdy nie padało. Nigdy nie padało. To będzie dla ciebie... 5 punktów obrażeń. Umieram. I ten śnieg zniknął, tak? Cały śnieg wokół was zniknął. Czyli w ogóle już nic nie pada? Nie pada. Słuchaj, przynajmniej się osiągnąłeś, tak? Że jak... Udało mi się zranić, tak? Jesteś dosyć mokry. No i przestał mimo padać, także wiesz. Tak. Jeszcze próbuję rozejrzeć, czy w okolicy gdzieś przez te drzewa może widać kogoś, kto rzucał zaklęcie. Jak się roz... A to zrób percepcję. 10. Jak się rozglądasz... to ty i potem w sumie cała reszta z was widzicie nagle dalej gdzieś przed wami mniej więcej, trochę dalej niż spadł Rin, świetlistego duszka, taką istotę jaśniącą między drzewami. Jest wielkości mniej więcej dużego lisa, tylko ma takie postawione większe uszy prawie jak u królika i cieńszy ogon. I sprawia wrażenie, ta istota jakby chciała, żebyście za nią szli. Zaczyna kręcić się w kółko i biegnie między drzewa. Rozpoznałabym tą istotę? Czym jest? W sensie takim... Cóż, myślę, że... na twoje oko jest jakiegoś rodzaju duchem. Okej. Ever, podchodzę do Rinada. Wszystko okej? Okay? Żyjesz? No, jeszcze żyję, tak? Chociaż chyba spróbowałem w międzyczasie się trochę poskładać, więc... Ojej. Wezwę magię. Uleczę się na nieszczęście, mam tylko te gorsze leczenie przygotowane. O, przepraszam. Czyli 2 i dodaję moją tam premię. Do 4 się uleczyłem, więc zostaje.
jednym punkcie rand. Jest bardzo dobre leczenie. Ma swoje zalety. Zdaje się, czy spadając zauważyłeś coś? Założyłem, że śnieg, w który leciałem, zniknął. To też zauważyliśmy, ale było widać było cokolwiek dalej? Czy było widać cokolwiek dalej? Patrząc na to, że oderwał się może 1,5 metra od ziemi, myślę, że niekoniecznie. Bo jest na ziemi przede wszystkim. No właśnie. Unikanie, a 1,5 metra to sam go mogę podrzucić. A zdaje się, że mamy przewodnika. Wskazując na to. I co to zniknęło? Magia cały czas próbuje nam dać wycisk i pojawia się coś magicznego i to z pewnością będzie dobre. Myślę, że i tak nie wiemy, gdzie idziemy, ani gdzie jesteśmy, więc... W najgorszym wypadku będziemy... Jest kierunkiem. W głąb lasu jest jakimś kierunkiem, więc możemy się w nim udać. Idziemy tam, gdzie będzie więcej drzew. A to coś... Jest to jakiś pomysł, nie przeczę. Rozglądam się, gdzie jest więcej drzew. Nie widzisz drzewa zasłaniają. Tak mniej więcej. Myślę, że cokolwiek to jest, wskazując na ducha. Jeszcze jest, czy już on odbiegł gdzieś między drzewa. Więcej wiecie, gdzie, ale... Mniej więcej w tym kierunku, w którym cały czas szliśmy, czy raczej gdzieś... tak, już wam coraz trudniej stwierdzić poprzez to opady śniegu, skakanie po drzewach. Czytaliście ten pradawny pergamin Alicja w Krainie Czarów? Może to jest nasz biały królik, jakby wiecie. Nie czytałem niestety. No. Była królika też taka podróżna sztuka. Trzeba... No, musimy się rozejrzeć, ale nie mamy chyba lepszego... Stronę królika? Opcji. Tak jest. Dobrze, idźmy. W stronę królika. I znów wyrywam się do przodu. Z mieczem i tarczą. I już w stronę królika. Albo lecz tej istoty, co tak nazwaliście. Już jest królikiem. Już jest królikiem. Wybacz. Las dalej nam tego nie ułatwiał. Czasem chwytał, czasem drapał. Czasem robiło się goręcej, czasem zimniej. Ale po jeszcze jakichś 5 minutach doszliście w końcu do jakiejś małej polanki, jakiegoś prześwitu. Widzicie, że duszek siedzi po samym środku, pomiędzy skałami. Nagle nurkuje pod ziemię jak w jakąś norę czy coś w tym rodzaju. Gdy zbliżacie, widzicie, że skały się lekko rozmazują. Tak jakby drżą. I gdy w końcu wchodzicie na polankę, widzicie, że rozmazują się w pełni, znikają, ujawniają to, co było naprawdę, czy to co naprawdę jest na polance. Czyli mały kamienny krąg, złożony z porośniętych zielskiem kamiennych płyt. Widzicie, że płyty są w sporej części popękane. W sensie jak Stonehenge? Czy... Nie, bardziej jak taka, jak taki... Kalendarz Majów płasko na ziemi, tyle że porośnięty trawami które, i korzeniami, które zaczynają jakby wybijać części płyt i kruszyć je. Jak powiecie, to ci, którzy są bardziej obeznani w magicznej sztuce, widzą, że płyty są pokryte różnego rodzaju magicznymi glifami. Dla was może to są bardziej normalne glify, a czy normalne. Jestem w stanie stwierdzić, do czego ten krąg mógł służyć. Jak się rozglądasz, masz powiedzieć na tą sztukę tajemną. To rzucić. Nad tym samym się zastanawiam. To masz z ułatwieniem, jak robicie to razem. Dyskutujecie, porównujecie swoje. O, to 15 tak plus 6, 21. To jest bardzo dobry wynik. Ze swojej wiedzy, mimo że to wszystko, co to jest dosyć przestarzałe, to z swojej wiedzy wynika, że służy to do... Są tutaj dwie rzeczy, które ma ten krąg robić. Z jednej strony ma coś chronić, na pewno to, co jest pod spodem w jakiś sposób, niżej. A z drugiej strony służy też do przenoszenia się tam, gdzie to coś jest. Okay, jest to jakiegoś rodzaju wejście po prostu. A czy ten krąg mógłby być źródłem zaklęć gdzieś w okolicy? Czy ta magia, która miała chronić to, co jest pod tym kręgiem, mogła się jakoś rozejść bardziej, czy... Z tego co widzisz, to masz wrażenie, że niektóre... że te glify chroniące z jednej strony mają chronić to, co jest w środku przed światem zewnętrznym, ale też mają chronić
czy w jakiś sposób ukrywać to, co jest w środku, właśnie, to co jest... Działają jakby w obie strony. Czyli taka widzi... trochę złota klatka. Bardziej jak takie... Jak po prostu taka ściana. Albo jakiś rodzaju mur. I masz wrażenie, że niektóre tych glifów właśnie ochronnych jest popękanych i na twoje oko może stamtąd wyciekać magia różnego sortu. Duży ten krąg? Więc jak ten stół, czyli no z 2,5 metra, 3 metry na 3. Ja wybieram jakiś kamień, tak wrzucam do środka. Stukotem obija się po kamieniach, po płytach. Masz ostrożnie do tego podchodźmy. Ja jeszcze się upewnię. No przecież jestem ostrożny. To są takie symbole, tak? Są różnego rodzaju płyty z symbolami, tak. Czy to jest coś w języku druidów może? Czy... Nie, w żaden sposób. Jest to jest tajemny język. Dobra, to co za kamienie? Mogę podejść i przeczytać glif bliżej, szczególnie te pęknięte. W sensie chcesz podejść do kręgu, czy też wejść tak jak znaczy bliżej czego? Bliżej środka, czy bliżej... No wejdę do środka i chcę zobaczyć pęknięte glify. No i jak wchodzisz do środka, odważnie dosyć. Jesteśmy tu dla pieniędzy i po to, żeby wykonać zadanie. Patrząc na kamienie nic nie zrobimy. Znaczy ja jestem tu dla pieniędzy, a wy to tam whatever. Myślę, że tu już można wyciągnąć z patrzenia na magiczne kamienie, więc... No ja popatrzę bliżej. Albo skinę. Zobaczymy. Okej. Gdy wchodzisz, nie widzisz dużo więcej niż to, co już wam się z glifem udało ustalić. Ale rzeczywiście znajdujesz jeden kamień, który jesteś prawie pewna, że sekwencja glifów na nim rozpisanych miała utrzymywać pogodę w obie strony, żeby nie wpływała na to, co jest w środku i też, żeby to, co jest w środku, nie wpływało na zewnątrz. I ten glif jest mocno popękany, okay. Co może tłumaczyć te zjawiska pogodowe, które doświadczyliście wcześniej. Okej. Okay. A czy widzę gdzieś jakieś takie, żeby były osmalone, tak jak wcześniej kamienie, które znalazłam na polu? Widzisz rzeczywiście parę kamieni jest lekko osmalonych. Okej. Okay. Jestem w stanie stwierdzić, jak stare mniej więcej jest to miejsce? Na tyle stare, że widać, że jest, że było dosyć długo chronione. Czarami przed też jakby właśnie starzeniem się. Ale na twoje oko kilkaset... Jak stara jest magia, która tutaj... Na twoje oko kilkaset lat, spokojnie. Czyli jakoś dramatycznie stare, ale no... Dłużej było przed tą wioską? Długo przed tą wioską, tak. Sama magia jest stara, ale czy te uszkodzenia są świeże? Zdarzy które. Niektóre zdają się być świeższe, niektóre zdają się być... Na przykład dwa tygodnie? Jest możliwe, że niektóre z nich albo stały się dwa tygodnie temu, albo jakby pogłębiły się dwa tygodnie temu. Na przykład kamień pękł dosyć długo, ale dwa tygodnie temu ostatnie jakiś tam korzeń już wszedł na tyle głęboko, że już... Mhm. Chciałbym się rozejrzeć, czy tam nie ma jakichś śladów po uderzeniach z proce. Też jakby, czyli też wchodzisz. Rzeczywiście, jak tak jakby byliście z mojej na magii, teraz jak się rozglądałeś, zauważyłeś, że z boku tego kręgu leży jakiś kawałek skóry. I jak się zbliżyłeś, podniosłeś oczywiście jest to kawałek procy. Młody chyba rozwalił krąg. Pokazuje proca. Myślę, że mała proca akurat takiego kręgu by nie rozwaliła. Ale zobacz też korzenie, erozja. Myślę, że to bardziej czas chyba niż młody. A może to była kropla. Która przepełniła czarę. Przepełniła czarę, dokładnie. Czy mogę podejść do tych glifów, które są teleportujące? Nie jesteś pewna do końca... Nie, w sumie na tle dobrze oceniliście, że możesz wiedzieć. No jest kilka tych glifów, które sugerują, że mogą służyć do wchodzenia do środka. Okej.
Zdają się być w dosyć dobrym stanie, choć też widać parę mniejszych pęknięć i zatarć. Wiedziałabym, jak je aktywować? Czy można różnie. Je jakoś odrestaurować? To mi nic nie dało, ta odpowiedź. Bardzo możliwa czynica. Raczej tak, raczej nie może być pewna na 100%. Czy nie ma tam jakiegoś haczyka, sztuczki czy czegoś. A czy sprawdziłabym za jakimiś pułapkami, jeśli jakieś są, jeśli... Na tym się aż tak bardzo nie znasz, żeby wiedzieć, czy w tym może być jakaś piękna pułapka inna niż takie... Aha, w tym sensie. No. Nie widzisz miejsc na takie rzeczy. Okej. Okay. Ten duszek zniknął w tym kręgu? Czy on gdzieś... Tak, on gdzieś musiał jakby wskoczyć w wykrąg na wasze oko. Słuchajcie, chyba jedyną drogą jest w dół. Obawiam się. Tak mieczem, tak w tę ziemię, jak w dół. Tak niżej. My jesteśmy u góry, wy jesteście, a tam idzie dół. Pokaż. Wy jesteście na kręgu. Ja obok kręgu. Obok. No ja jestem tuż przy, ale... Oj. Wolałem poczekać, czy ich gdzieś nie wyrzucić. Ktoś chce zakupić bilet w jedną stronę? Ciekawe, czy jakbym... Wchodzę w to. A wiemy, jak to bezpiecznie uruchomić? Wiemy, jak to chyba uruchomić, a bezpiecznie to... Taki... Jak to chyba, to też jest niezłe. Możemy to chyba uruchomić. Chyba, że dacie mi chwilę, ja spróbuję to bardziej rozgryźć, ale... Możemy iść na żywioł. Możemy o tym pogadać. Mogę dać ci jakby, wskazówkę. Jak było pewnie szkolenie BHP, to ja albo spałam, albo piłam, więc... Nie, bo ja tak trochę się znam na tego typu rzeczach, więc no, generalnie teoretycznie mógłbym spróbować paru zaklęć i dowiedzieć się może lepiej, jak to uruchomić bez wysadzenia nas w kosmos, ale inaczej może być też zabawnie. Pytanie, czy chcesz używać wszystkie swoje zaklęcia? Jak mi dacie trochę czasu, to nie zużyję za dużo. Aha, okej. No dobrze, to próbuj. Ja wychodzę z kręgu, siadam sobie gdzieś obok, obserwuję. Ja siadam obok ciebie i też próbuję to rozkminić, ale za dużo się nie odzywam, tylko daję ci 1d4. Więc nie, ja generalnie wyciągam swoje pudełko z komponentami, rozkręcam, wyciągam ze szczytu perełkę i próbuję rzucić identyfikację. Znaczy rzucam identyfikację w rytuale na... To są jakieś 10 minut. Czy ktoś chce coś porobić w tym czasie jeszcze? Tak, to ja bym w takim wypadku rytualnie rzucił wykrycie magii. No i bo też możesz, co nie? A ja w takim wypadku wyciągnę piersiówkę i zacznę pić. Nikt się tego nie zabrał. Wasze zdrowie. Daj trochę. Gdy mija te 10 minut waszego rytualnego czarowania, ty w sumie zadeklarowałeś pierwszy. Widzisz, że... udało ci się zidentyfikować tę konkretną część dotyczącą wchodzenia. Widzisz, że nie jest to nic trudnego. Jakby wystarczy nacisnąć konkretny glif i znajdziecie się wszyscy w środku. Zakręcie jest na tyle spójne, że na pewno wszystkich was przeniesie. Wszystkich naraz w dodatku. I nie zamieszam naszych istot. Raczej nie, choć może być lekko nieprecyzyjne w lądowaniu. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać. A jeśli chodzi o ciebie po tym rytualnym wykryciu magii, widzisz rzeczywiście, że ten krąg musi być poniekąd źródłem tych problemów. Widzisz, jak pomiędzy tych popękanych glifów co jakiś czas wystrzeliwują, wylatują, uciekają fragmenty magii. Padają gdzieś w las i tworzą czy to jakąś właśnie nowe zjawisko pogodowe, czy zamieniają drzewo w palmy, czy najróżniejsze inne. No, czyli tak jak się spodziewaliśmy. Ja jestem w stanie to uruchomić ja też. Na pewno bezpiecznie przejdziemy na drugą stronę. Więc jeżeli chcemy spróbować, możemy dobra, to odpalić. Wchodzimy. Tylko pamiętajcie, że musimy... Jak on mówi, jak już wszyscy jesteśmy w środku, nie pozwala mu skończyć i dotykam glifu i się tam zostaje. Okej. Czy się wszyscy... Jeśli jesteśmy wszyscy w środku. Tak, no zgadzam się, że jesteście. Czy się wszyscy szarpnięcie w okolicach brzucha i na chwilę wam się robi ciemno przed oczami, kiedy czujecie, jakbyście byli przyciskani przez jakąś tubę i... To, gdzie lądujecie, już się dowiemy w kolejnym odcinku.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.